Szukasz dla siebie idealnej diety i zastanawiasz się, czy warto przejść na keto. Nie wiesz, jakich efektów możesz się spodziewać, stosując dietę ketogeniczną i ile na niej schudniesz. Słyszałeś wiele różnych opinii na ten temat i obawiasz się, czy ketoza to na pewno będzie dla ciebie zdrowa i bezpieczna dieta. A co z efektem jojo? Jeżeli chcesz poznać wady i zalety diety ketogenicznej, to jesteś w dobrym miejscu, wszystko ci wyjaśnię. Musisz wiedzieć, że dieta keto nie jest złotym środkiem, od którego w magiczny sposób schudniesz, nie zwracając uwagi na to, ile jesz. Warunkiem zadowalających efektów i tego, ile kilogramów zgubisz, nie będzie ograniczenie danego produktu czy makroskładnika, a deficyt kaloryczny. W roku 2020 to właśnie dieta ketogeniczna została uznana za jedną z najgorszych diet świata. Mimo to dalej cieszy się dużą popularnością. Dlatego postanowiłem stworzyć to nagranie, aby wytłumaczyć ci, jak działa ketoza i pokazać jej wady oraz zalety. Dzięki temu dowiesz się, czy ten sposób żywienia jest dla ciebie, czy może jednak powinieneś unikać go jak ognia. Jakie są główne założenia diety keto? W normalnych warunkach organizm jako podstawowe źródło energii wykorzystuje węglowodany, czyli przede wszystkim glukozę. Główną zasadą diety ketogenicznej jest ograniczenie węglowodanów do tak małych ilości, aby organizm przeszedł stan ketozy. Na czym to polega? Ketoza to stan, kiedy w twoim ciele wzrasta ilość wytwarzanych z tłuszczów ciał ketonowych, stanowiących zastępcze źródło energii, zamiast węglowodanów. Innymi słowy, podczas diety ketogenicznej głównym źródłem energii w twoim organizmie są tłuszcze. Co należy wykluczyć, a co można jeść? Zgodnie z założeniami tej diety, z jadłospisu trzeba wykluczyć produkty zbożowe, owoce, ziemniaki, bataty, warzywa strączkowe i korzeniowe. Nie należy również spożywać zbyt dużo białka, ponieważ wiele aminokwasów może być w naszym organizmie przekształconych do glukozy. Dieta keto opiera się głównie na mięsie, rybach, jajach, olejach, orzechach, nasionach. Można spożywać tylko niektóre warzywa, np. sałatkę, szpinak albo cukinię. Jakich efektów możesz się spodziewać na takiej diecie? Tak jak już wspomniałem, głównym czynnikiem warunkującym spadek masy ciała jest deficyt kaloryczny, niezależnie od diety. Zwróć uwagę na to, że stosując pełnowartościową dietę bez wykluczenia jakiegokolwiek makroskładnika, też można wygenerować deficyt kaloryczny. Dlaczego więc wiele osób mówi, że na diecie keto chudnie się szybciej? Niestety nie jest to tkanka tłuszczowa, a woda. Węglowodany to makroskładnik, który wiąże w twoim organizmie najwięcej wody. Tak więc wykluczając je, tracisz bardzo dużo wody, glikogenu mięśniowego i wątrobowego. Stąd też spory spadek masy ciała. Spadek tkanki tłuszczowej nie następuje już tak szybko i nie będzie tak spektakularny. Czas na przedstawienie głównych wad i zalet tego modelu żywienia. Zacznijmy od zalet. Pierwsze, duża sytość. Tłuszcze będące podstawą diety keto są wolniej trawione i zalegają w żołądku dłużej niż węglowodany, stąd stosowanie tej diety zmniejsza apetyt i może powodować sytość na dłużej. Dodatkowo występujące w diecie białko również warunkuje uczucie najedzenia na dłużej. W ten sposób istnieje szansa, że zjesz mniej. Ma zastosowanie w leczeniu padaczki lekoopornej. Aktualnie prowadzone są badania na temat jej zastosowania w przypadku innych chorób. Jednak z mojego doświadczenia wiem, że stosowanie jej przez zdrowe osoby może przynieść wiele szkód, a nie zawsze dużo korzyści. Więc to były zalety, przejdźmy do wad. Pierwsze, nadmierne spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi, tłuszcze nasycone powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. Celem tego jest zapobieganie rozwojowi wielu chorób układu krążenia. Przez duże ilości takich produktów jak tłusty nabiał, masło czy mięso, stosowanie diety ketogenicznej może prowadzić do wzrostu poziomu cholesterolu we krwi. Wysoki poziom cholesterolu we krwi zwiększa ryzyko rozwoju układu chorób krążenia, które są numerem jeden wśród przyczyn zgonów na świecie. Dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Bardzo często z powodu ograniczonej podaży błonnika przez wykluczenie produktów zbożowych, owoców, warzyw pojawiają się problemy jak np. zaparcia, bóle brzucha. Dodatkowo duża podaż ciężkostrawnych, tłustych produktów, np. boczek czy ser, przyczynia się do pojawienia się biegunki, zdęć, a także poważniejszych dolegliwości jak np. długofalowo zapalenie trzustki. Złe samopoczucie i niedobór witamin. Oprócz dolegliwości ze strony układu pokarmowego, ograniczenie węglowodanów bardzo często również wiąże się ze spadkiem energii, zmęczeniem, rozdrażnieniem, częstymi bólami głowy. Przyczyniać może się też do tego niedobór witamin i składników mineralnych wynikających z mocnego ograniczenia produktów zbożowych, owoców i warzyw. Najczęściej ten problem dotyczy niedoboru witaminy C, magnezu czy potasu. Duże obciążenie psychiczne. Całkowite ograniczenie węglowodanów w diecie i trwałe utrzymanie stanu ketozy jest niezwykle trudne w kontekście długofalowym. Niestety mocno ograniczające. Im więcej produktów ze swojej diety wykluczysz, tym ciężej będzie ci jej przestrzegać. Szczególnie ciężkie może się okazać wyjście do restauracji ze znajomymi, wspólny obiad z rodziną. Musisz pamiętać, że stosowanie jakiejkolwiek restrykcyjnej diety, która wyklucza jakieś
składniki bardzo mocno, może się przyczynić do rozwoju zaburzeń odżywiania. Duże szanse na efekt jojo. Wcześniej wspomniane przeze mnie restrykcje żywieniowe i ograniczenia zwiększają ryzyko pojawiania się efektu jojo. Jeżeli twoja dieta będzie mocno ograniczająca, szanse na to, że po jej zakończeniu rzucisz się na jedzenie i rzucisz się na węglowodany, jest bardzo duże. Niestety nie skończysz wtedy na jednej drożdżówce czy jednym ciastku. Bardzo szybko może się okazać, że cały twój trud poszedł na marne i dodatkowe kilogramy wrócą jak bumerang. Duże koszta. Jeżeli będzie ci zależeć na tym, aby twoja dieta keto nie bazowała głównie na produktach odzwierzęcych, które są źródłami kwasów nasyconych, może się okazać, że twój portal mocno odczuje zmianę twojej diety. Awokado, łosoś, orzechy, nasiona, olej, oliwa z oliwek to produkty, które są droższe, a w przypadku utrzymania ketozy będziesz musiał ich zjadać bardzo dużo. Osłabienie wydolności organizmu. Węglowodany są głównym źródłem energii dla twojego mózgu i mięśni. Jeżeli regularnie trenujesz, jesteś osobą aktywną fizycznie, mocne ograniczanie węglowodanów może pogorszyć wydolność twojego organizmu i przyczynić się do pogorszenia wyników sportowych. Ja pamiętam swoje treningi, jak miałem bardzo mało węglowodanów, no po prostu masakra. Dlatego jeżeli chodzi o treningi, o uczucie, nie wiem, napompowania mięśni, zdecydowanie polecam większą ilość węglowodanów. Wytłumaczyłem ci, na czym polega dieta ketogeniczna i pokazałem ci, jakie są jej główne zalety i wady. Na pewno sam zauważyłeś, że minusów jest dość dużo, plusów nie ma dużo. Ja sam zdecydowanie bardziej jestem zwolennikiem trwałej zmiany nawyków żywieniowych i zdroworozsądkowego podejścia do żywienia bez ograniczania produktów. Jeżeli chcesz przejść na keto, przeanalizuj, czy na pewno jest to dla ciebie dobry wybór i czy będziesz w stanie ją utrzymać długofalowo. Trzymaj się i do kolejnego nagrania.